Uwaga, uwaga! To jest ostatnia trasa w 2023 roku. Jest piąte rano i żegnamy się z firmą Supersnow w Austrii i ruszamy w kierunku Czech. Załadowałam tutaj kilka palet na powrót, a po drodze Alex z Piomaru dorzucił mi jeszcze kilka palet z ADR-ami. Po drodze oczywiście czeka nas tankowanie. Będą też piękne widoki. Kolejnego dnia o 7 rano jesteśmy już na miejscu, czyli Czechy i rozładunek. Wszystko poszło super sprawnie, aż sama byłam zaskoczona. Teraz pora na drugi rozładunek, a później jedziemy do domu. Na święta. Chociaż nie tak prędko, bo w Skawinie na Volvo Truck Center czeka na mnie coś specjalnego. Coś, co pojedzie ze mną do Rzeszowa na moją bazę. Co takiego? Oglądajcie, a zobaczycie. Tym oto sposobem żegnamy firmę Supersnow. Wracamy na święta do domu. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, jakie piękne widoki. Co jak co, ale bliski kontakt z przyrodą, no zawsze trochę uspokaja. Uspokaja, rozmarza, zaraz człowiek się lepiej czuje. Więc generalnie to witam Was w ostatniej trasie 2023. Jesteśmy w Austrii, w pierwszą stronę przywieźliśmy armatki z Polski, armatki śnieżne, bo jak widzicie śniegu mało w Austrii. Jest w ogóle jeden stopień na plusie. Teraz na powrocie załadowałam też dla armatek jakieś tam trzy palety powrotne. I już miałam jechać tylko z tym, bo te stawki na powrót na święta to są zawsze takie, że ponad 1000 km za 150 euro cała ciężarówka. Ale to jest normalne zjawisko na zjazd, na święta. Wszyscy chcą zjechać, więc po prostu każdy chce wziąć ładunek jakikolwiek. Ja odmawiam takich ładunków. Wyznaję taką zasadę z Aleksem, że to już jest trochę na dużo. Tak samo się trzeba przy tym napracować, na załadunku, rozładunku i to jest trochę mało. No więc miałam już jechać tylko z tymi paletami, no ale się jeszcze okazało, że jeszcze mi Aleks na ostatnią chwilę jakąś znalazł, coś wpadło już po normalnych pieniądzach. W zasadzie tylko 5 palet ADR-ów, ale ADR-y to zawsze lepiej płatne, a takie 5 palet no to zawsze też inaczej niż FTL, nie? Czyli cała ciężarówka, więc w sumie lepiej. Generalnie to teraz, wiecie co to jest tak, jak nie było nic, to nie było nic, jak się zaczęło rodzić, to nagle się wszystko urodzi, nie? Więc, właśnie, bo jeszcze mam zatankować. Bo tak miałam pół z baku paliwa i stwierdziłam, armatki lekkie, w sumie rozwożenia nie będzie, jak coś wezmę to lekkiego, na powrót to nie tankuję, szkoda mi czasu na wylocie. No i przyszło co do czego, widzicie jak jest, a ja już mam prawie że rezerwę paliwa. No ale na szczęście akurat 7 km od tego miejsca załadunku, na trasie już akurat, na samej trasie mam stację benzynową, gdzie mogę płacić swoją kartą Eurowag. Mamy 4 km i zatankujemy się i wtedy lecimy. Pierwszy ten rozładunek ADR-owy mamy w Olomouci. Ja nigdy nie potrafię tego wymówić. Wiecie, to Olomouniec, wiecie, to w Czechach. Przed Ostrawą, jadąc od strony tej zachodniej, znaczy no, południowej. I później rozładujemy te jeszcze armatki. Jeszcze nie armatki, tylko te trzy palety. I wtedy jest możliwe, że jeszcze pojadę do Kalisza na szybko ładować, wiecie co ładować? Prawie że Sycylię, nie Sycylię, prawie że Sycylia to nie jest Sycylia. A bo tam jest drugi, z autobusem się mijamy teraz, wiecie, takim harmonikowym. Natomiast ja w tym roku pierwszy raz w życiu, odkąd pracuję, jadę na wakacje do Egiptu. Bo jestem tak zmęczona, że takie wakacje all inclusive na 7 dni. Ja się nigdy nie spodziewałam po sobie, że ja coś takiego zrobię, bo mi się zawsze zdawało, że leżenie gdzieś i po prostu patrzenie w niebo to ja nie wytrzymam. Ale wiecie co? Przychodzi taki wiek i jak przychodzi takie konkretne już zmordowanie, wielomiesięczny taki bardzo mocny stres, jaki ja miałam w związku z rozbudową tej mojej firmy, no to doszłam do wniosku, że w tym roku zrobimy to tak. W tym roku jedziemy na wakacje po świętach. W związku z tym, jak Alex mnie zapytał, mówi, Iwona, mam ładunek całkiem nieźle płatny. Jedziesz na święta po świętach? Ja mówię, nie, ja w tym roku jadę, ale na wakacje. Ale czekaj, bo może ewentualnie wezmę kierowcę od fazów. Może jakiś będzie chciał jechać po świętach. To sprawdzamy. No więc negocjacje w trakcie, zobaczymy. Kierowca już jest chętny, kierowca.
na wyjazd, więc być może jeszcze w tym wszystkim pojedziemy do Kalisza, załadujemy auto i to będzie w ogóle ładunek na samą surówkę. To byśmy wtedy zjechali do Opola na Piomar, żeby auto sobie stało bezpieczne i ja bym w końcu odebrała tą swoją biedną Skodę. Moja Skoda na Piomarze stała kilka miesięcy, ale ostatnio jakoś tak się składało, że ja non-stop nie potrzebowałam osobówki. No i ta Skoda tak stała, akumulator jest rozładowany. Biedna Skoda, ale ja też nie chciałam ściągnąć na święta do domu, żeby nie była właśnie taka bezpańska. No ale możliwe jest, że jednak to się stanie, bo myślałam, że cały czas mi czasu brakowało. Cały czas mi szkoda było jechać z Rzeszowa specjalnie do Opola. No ale może akurat to jest ten moment i może akurat się uda. Mam nadzieję. Dobrze, przyjechała nauka jazdy. Patrzcie, to jest ciekawe, że na nauce jazdy, nawet tutaj w Austrii, robią lekcje tankowania. Co przecież nie jest głupie, nie? Wcale. Dobrze, może bym się przygotowała. Dobra, tu mam kartę. To jest moja karta Eurowag. Widzicie, tak wygląda. Do Volvego jest taka inna biała. Do Volvega znaczy się, bo to jest Volvi, a do Volvega jest taka inna biała. Eurowag tak chyba się kojarzy z typowymi takimi dużymi stacjami w miejscach, powiedzmy, jak to się mówi, nie taktycznych, tylko takich krytycznych, strategicznych. O, w strategicznych miejscach dla transportu, czyli gdzieś przy tych wszystkich takich trasach typu A4, A1 w środku kraju gdzieś i tak dalej. Natomiast Eurowag to w ogóle, oni są naprawdę wszędzie. Ja już się tak nauczyłam, że jak wiem, że mi troszeczkę może paliwa braknąć, to już nawet nie sprawdzam, bo oni zawsze gdzieś są. Zawsze blisko, gdzieś zawsze przy trasie. Czasami ewentualnie trzeba zjechać ze zjazdu na stację typu Autohof. No ale tam są wtedy jeszcze lepsze ceny, więc spoko, to się już nawet nie stresuje. Tak jak już mi się dzisiaj na wylocie nie chciało, w poniedziałek mi się na wylocie nie chciało tankować, to idziemy. Co się w Austrii dotankuję, w Austrii też są dobre ceny. A w takiej sytuacji, jak miałam się trochę zatankować, a później do pełna zatankować na Eurowag gorzyczki, to ja może, a auto by miało jechać na Sycylię, to i tak by się musiał tankować jeszcze na Krzywej kierowca. Tyle się zatankuje, żeby objechać tą trasę, żeby on dojechał do Krzywej i żeby oszczędzać czas. Chyba tak, że teraz zatankuję z 300 litrów. Kurtkę roboczą, widzę, że gość obok stoi, ma taką samą kurtkę roboczą, może będzie śmiesznie. No dobrze, ładunek jednak odpadł. Aleks mi zadzwonił, że ładunek przegraliśmy. Pojechał przewoźnik za 1800 euro. Trasę do Sycylii prawie, że Polski strzelam 3000 km. Są też tacy. Nie wiem, jak im się to opłaca, no ale są i psują rynek. Takie coś, on to widzi zakaz, dobra. To zakazu nie ma, więc wywijamy w lewo. Z powrotem tak przyjechaliśmy, nie. To jest generalnie nasza trasa. Tylko, że my tu jednak nie jedziemy, tylko jedziemy tu. No dobra, gazujemy. Staramy się niczego nie zabrać. Niczego na koniec roku nie spieprzyć. Nie zabrać żadnych danych, żadnego dystrybutora. Yeah.
ciny patrzcie razem ze mną, ile to jest w ogóle możliwe. No ładnie. Patrzcie, co ja dzisiaj narobiłam. No ale wszystko tak zawalone w Austrii, w kierunku Czech, że no nie było gdzie stanąć, więc można zrobić tylko takie coś. Usprawiedliwienie się drukuje. Na koniec. Teraz sobie zakończę tacho. Jeszcze coś, na takie okazje jak dzisiaj, że jestem trochę z górki, to biorę sobie pilota. Teraz tak. Wy tego nie widzicie. Ale sam przód daję do góry. I już nie będę spadać łóżka. Do zobaczenia jutro. No więc w chwilach takich jak ta, jest 4 rano, biorę kawę, a tam wiecie w stacji takie pachną świeżo upieczone rogaliki francuskie. To nie jest tak, że jest mi to obojętne, ale trzymam się ostro, keto, nie zjadłam nic po trasie. Co by było niezgodzie w keto, więc gratulacje. Ale kupiłam tego iPhone'a 15, żeby nie miał takich smug w świetle i powiem wam szczerze, że to jest to samo co w tej 14 mojej takiej już, co tyle przeżyła ze mną. No dobra. Wolwoniu. Wejdźmy tylko dookoła już sprawdzić, czy jest w pariatku. Ale w Czechach to nie powinno być żadnego problemu, myślę. Później wyłączymy. Ja czasami potrafię zapomnieć i się dziwię, że nawigacja coś. No dobra. Po 7 powinniśmy być. You will arrive at your destination at 7:13 a.m. Pauza wyszła, 9. Czechy. Świtarek świąteczny, jest ostatnia trasa, jest kawa. Hej, ale schiz. A ja się dziwię, co ten gość się tak nie czai, co ja mówię do niego, że dzień dobry i czarna kawa. Ja myślałam, że już jestem w Czechach, nawet tacho rozpoczęłam w Czechach, a ja jestem jeszcze w Austrii. Ja nie mogę. O kurde, myślę sobie, co to za euro w ogóle w Czechach już zostaje. Dobra, bo patrzyłam tylko na urządzenia, nie? Bo w Ewie mam tej eurowagu Czechy. Właśnie w eurowagu, w tej oryginalnej Ewie, już wam pokażę, która mi się odkleiła. To jest Ewa. Tylko ona mi się odkleiła w którymś momencie, jak było super gorąco. Och, właśnie. I ona tu ma kilka różnych krajów, ale widzicie, ta jest. Muszę ją w ogóle sobie aktywować. Przenieść od tego
to też jest z Eurowagu, ale zanim jeszcze dawniej mieli, to ten, Austrię. No to wzięłam w tym od nich i tu mam Austrię, ale to jest na kabel, więc ja bym sobie wolała. To jest w ogóle Słowacja. Eurowag cały czas pracuje nad tym, żeby wprowadzić też Słowację. I powinno się dostać niedługo, ale po prostu to tu. Więc dobra, jest na zielono, jedziemy. Proszę? Referenc. To. Widzę? Gdzie? Tam robią parking. No. Siedzi kontener. Ok. A registration code. Ok? Ok. Dobra. Czyli tak. Prosto. Rowno. Ano, rowno. Parking. No. Dziękuję. Shipping, czyli tutaj, jeżeli tam jest szary kontener, to chyba tutaj tak, chyba, albo... Niby oznaczenie idiotodporne, a i tak się nie kapnęłam, patrzcie. Ona mówiła kontener, ale myślałam, że koło kontenera biuro, więc tu jest jedynka, tu się trzeba zarejestrować. I wtedy dopiero trzeba iść tam z premierem 30. Więc tak to wygląda. Uuu, zimno. Dobra, start damy polski. Rozładunek. Kod rejestracyjny, rejestracji rozładunku. To jest ten, co miałam. 2, 3, 3, 0, 6. Niesamowite, ale rzeczywiście zapamiętałam. O Jezu, zostawa. Kontener, skład. To jest ten chyba, nie? Kibik mi też zna. Typ rozładunku w rodzaju, z rampy. Plomba żadna. Numer rejestracyjny. Aż by się chciało teraz ściągnąć już tablice aderowskie, pozamykać, żeby już być gotowym do wyjazdu, ale nie wolno, jaki rzeczywiście ładunek ADR niebezpieczny jest w aucie. To tyle za czas, tablice muszą być, bo co się może zdarzyć, no pożar się na przykład może zdarzyć, nie? Wszystko się może zdarzyć. No dobra, takie szybkie śniadanie, dosłownie robione za kierownicą, moje dwie kanapki. Chleb keto, który sama piekę. Do tego chleba, to powiem wam tak. Będzie tam siemię lniane, słonecznik, dużo babki jajowatej, dużo sera, takiego jak na sernik, duże jaj. Ja się cały czas śmieję, że ten chleb to jest bardziej sernik niż chleb. No wygląda jak chleb, nie? To jest złota zasada, chcesz się szybko załadować czy rozładować, rób sobie jedzenie. Nie narzekam, absolutnie pasuje mi to, cieszę się, bo chcę jak najszybciej jechać dalej. I tam nasza rampa trójka. Tak to trzeba zrobić, żeby było najłatwiej. Cofnąć. A ja mam trójkę. No i pięknie na wprost do tyłu. No. Tak to się robi. Już od razu rozładowują, a ja w międzyczasie wpiszę sobie następny adres. Mamy adres i teraz to, co ja zawsze zapominam. Wyłączyć ADR. Wyłączamy. Tunel też wyłączamy. Teraz możemy zobaczyć, co to nam zaproponuje tamto. Takie co. You will arrive at your destination at 10:12 a.m. No dobrze, milówka. No i rozładowane. Poziomujemy. Kto tak nie lubi pracować? Zajechać, zameldować się i od razu się rozładowywać. No kurczę. Żyć, nie umierać. Fajna firma, bardzo fajna firma. Należy jej się ogromne pochwalenie.
pięknie, mają to zorganizowane. Jak się zarejestrowałam, SMS przyszedł po 2 minutach, tylko ja śniadanie nie robiłam, to nie widziałam. Później z kolei, jak przyszłam, już mi pani wprowadziła do komputera, to od razu przyszedł SMS, że późny shipping. No i wszystko to pięknie idzie. Dopiero teraz, gdy już rzeczywiście mam ściągnięte adery, można zamknąć tablicę. W żadnym wypadku wcześniej. Nie, bo nie, już. Tak się trzeba nauczyć od początku. Strasznie nie lubię, jak ludzie na rondach nie dają mi kierunkowskazów. Czasami to widać, gdzie człowiek zamierza pojechać, ale czasami tak jadą i patrzą w jedną stronę i się wydaje, że będą zjeżdżać, a oni dalej jadą. Wkurza mnie to. Ja tam wolę dawać, jak się skręcam na rondzie w lewo, to ja daję lewy kierunek. Chociaż wcale akurat tego nie trzeba, nie? Ale tak ja, wydaje mi się, że lepsza komunikacja na drodze. Jak mam zjeżdżać, no to włączam ten prawy kierunek. Wszyscy wiedzą, co mi chodzi. Na Lenin. Mamy teraz 2:15 do drugiego i ostatniego rozładunku w 2023. Volvi. Wiecie, co mi się przypomniało? Pamiętacie, jak zawsze musiałam zajechać na święta i obtrąbić bazę? Ja tego nie znałam w zwyczaju, ale mówił, że taki jest zwyczaj u nich. W Strzelcach Opolskich tam w Tagu nie mieliśmy takiego czegoś tam. Jak się wjeżdża już na święta, to trzeba będzie obtrąbić bazę. Ale wiecie co? Ja pierwszy raz teraz zjadę na święta na swoją już bazę. Ale ja będę trąbić! Mi wolno. Ha! No dobra, zrzucimy to, ale ja już włączam ostatni punkt. Znaczy nie, przedostatni punkt. No tutaj mam do odebrania przesyłkę specjalną. Mój prezent świąteczny. Pięknie dostarczyliśmy ten ładunek, żebyśmy jeszcze bramy nie na koniec nie rozwalili nikomu. No i dobrze, jedziemy teraz, ale zmarzłam. Wiecie co? Tutaj na południu, ja mam nos czerwony, to czuć, że to oni mają tutaj góry. Widać szczyty takie zaszronione. No i jest. No i jedziemy do domu. Pokazuję. 2 godziny, nie ma źle. Wiecie, co się z tego wszystkiego stało? Się okazało, że aż musiałam pauzę wykręcić, więc stanęłam. Coś tam jeszcze miałam zrobić, to akurat porobiłam. I lecę do Rzeszowa. Wolwek jest na hali, na serwisie, bo jest jakaś tam kampania serwisowa. Więc akurat jak stał, to go wzięli na warsztat, coś tam wgrać, jakiś update, natomiast Goldie stoi. Tak sobie pomyślałam, że muszę do Goldiego przyjść. Goldie to jest bardzo grzeczna naczepka, to jest mój wspaniały Golduś. Muszę przyjść, wyklepać, Golduś wspaniały, dobra naczepka, dobra. Mój wspaniały Golduś, z tym się musimy zaopiekować. Na razie stoi i czeka na robotę. Mój Golduś, wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten rok. Tylko 3 ładunki przywieźliśmy, ale w przyszłym roku będzie ich na pewno więcej. Na pewno się razem poznamy, dotrzemy. Ach. No, trochę tu jest do zaaranżowania na balkonie. Patrzcie, łańcuchy już po tego, już pordzewiały, ale... O, i moje jedzenie, słoik po moim jedzeniu, po mojej tej owsiance. Co wzięłam, a nie miałam już czym umyć, to zostawiłam. Pierwsze rysy już razem zdobyliśmy, więc musiałam po prostu przyjść do Goldiego też. Golduniu, kochany, na nowy rok cię przywiozę do Rzeszowa, popracujemy nad tobą jeszcze. No, a później dostaniesz jeszcze polskie blachy, no i będzie pięknie. Także Golduniu, wszystkiego najlepszego. Teraz możemy jechać na naszą nową bazę w Rzeszowie.
No i jak tu jestem, to nie mogę nie podziękować też Volvo Truck Center z Kawina za to, że mnie tak zawsze wspierają we wszystkim. Także zawsze jest mi tutaj dobrze w Kawinie, czego bym nie potrzebowała, to zawsze są, więc to jest naprawdę mega dużo. W takiej sytuacji jak ja jestem, że buduję dopiero firmy, widzicie, dopiero teraz się okazało, że mam bazę, więc fajnie, trochę daleko, ale liczę na to, że tam też będę mieć zlecenia. Z Rzeszowa to jest raz i auto nieraz tutaj zostawiam. Co mi nie potrzeba, to zawsze są, więc Volvo Truck Center z Kawina, bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystko. No i proszę Państwa, wjechaliśmy do Rzeszowa, jeszcze niecałe 2 km i jesteśmy na bazie i maczynę. Podobno dalej Volviemu nie wolno tak te znaki wskazują. Te kształty nie przypomina Volviego. Oto jest nasza baza. Na lewo, patrz. Nie widać. Zobaczycie. O, tutaj mamy bazę teraz. Przyłomedzę pilę. No. Uwaga, wjeżdżam. No dobrze. I tym sposobem teraz oficjalnie kończymy rok 2023. Volvi, dziękuję, byłeś wspaniały w tym roku. I w poprzednim też. I w przyszłym też będziesz. To co, teraz szybkie pakowanie i lecimy do domu. Jutro spotkanie zespołu. A w sobotę wpadnę jeszcze tutaj z Patrykiem trochę ponagrywać. Ale póki co, to Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Do zobaczenia! Cześć!